przedstawić w zasadzie dwie kwestie: alternatywność i kontrfaktyczność, różne sposoby rozumienia tych pojęć, relacji między innymi, a więc co one znaczą, dlaczego znaczą, i sprawa druga, historia alternatywna, a historia uczona, konteksty aktualne relacji między tymi kategoriami. Najpierw po konceptualizacji tego specyficznego zagadnienia, jakie sygnalizuję w tytule mojego referatu. Po pierwsze, Microsoft parę miesięcy temu ogłosił, że wystawia na rynek tak zwane HoloLensy, czyli procesory holograficzne, interfejsy tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. Rzeczywistość rozszerzona to metaforyczna nazwa oprogramowania, które daje dostęp do większej informacji, do większej ilości informacji w rzeczywistości czy przestrzeni fizycznej poprzez, można powiedzieć, nakładanie rzeczywistości wirtualnej na przestrzeń fizyczną, a ta większa ilość informacji uzyskiwana jest w ten sposób bez łącza komputerowego. Można to ująć również w takim haśle: czas odejść od ekranu i zobaczyć w przestrzeni fizycznej to, czego nie było w niej widać. Z metaforą przestrzeni rozszerzonej wiążą się inne dwa zagadnienia, które wydają mi się aktualne i ważne w odniesieniu do historii alternatywnej w szczególności. Po pierwsze, trop transhumanizmu i tak zwany zwrot postludzki. Tu pojawiają się figury wiadome: cyborg, android, cyberpunk, singularity. No i bliżej aktualiów nasz oczywiście użytkownik zaopatrzony w jakieś urządzenie poprawiające na przykład funkcje percepcyjne czy po prostu dostęp do informacji. Drugim zagadnieniem, czy też metaforą, która rozszerza, że się tak wyrażę, metaforę rzeczywistości rozszerzonej, to rzeczywistość zhakowana. Innymi słowy, to co wyraża sens jednej z podstawowych zasad w informatyce, zasady innego zastosowania. Inne zastosowania, czyli zhakowanie aktualnej aplikacji, modelu wyjaśniania, narratywizacji itd. Następny element tła konceptualizacji mojego zagadnienia to metody symulacyjne w badaniach naukowych, zwłaszcza kognitywistyka. Tutaj najczęściej stosuje tak zwaną metodologię syntetyczną. Generalnie metody, nowe metody z wykorzystaniem nowych technologii, czy tak zwanych nowych mediów w badaniach socjologicznych na przykład, czyli symulacje jakichś możliwych stanów rzeczy, czy też procesów społecznych i tym podobne. Procedura medyczna to jest bardzo ważny moment, ponieważ rzeczywiście oprogramowanie rzeczywistości rozszerzonej jest stosowane po to, żeby zobaczyć, czego nie widać na zewnątrz organizmu. Obrazowanie rezonansowe nałożone na fizyczne ciało pacjenta na przykład w czasie operacji. Innym elementem jest taka metafora czy alegoria szachownicy Bendachera. Znany eksperyment myślowy, który no, ma swój tam kontekst legendarny, powiedzmy. Bendacher był niby wynalazcą gry zwanej szachami, ale chodziło tutaj o te słynne ziarna ryżu kładzione na wszystkie 64 pola szachownicy w ten sposób, że na kolejnych polach kładziona jest dwukrotność ilości ziaren ryżu z poprzedniego pola. W sumie, czyli począwszy od 1, 2, 4, 8, 16, 32 i tak dalej, prawda? W sumie otrzymujemy no, liczbę dość niewyobrażalną, czyli tam 18 kwintylionów ziaren, co w przeliczeniu na tony mamy około 4 trylionów ton. Co to oznacza w kontekście historii alternatywnych? No, pewien obraz, jak mi się wydaje, naszej kondycji, czy też sytuacji w czasie historycznym. Czyli w uniwersum historycznym, tak moglibyśmy powiedzieć, czyli możliwych stanów rzeczy. Znajdujemy się w spektrum możliwości niezliczonych, aczkolwiek skończonych, o ile wierzymy, że czas jest skończony. Tak jak skończona jest czasoprzestrzeń szachownicy Dachera. W przyszłości, niedalekiej jak sądzę, będziemy mieli do czynienia z zagadnieniem, które można opatrzeć koncepcją dzieła otwartego Umberto Eco. W odniesieniu oczywiście do historii, historiografii jako dyskursu naukowego również. Eco w koncepcji dzieła otwartego używa sformułowania partytury, której wykonanie zależy od odbiorcy, a zatem realizacja takiego dzieła dokonuje się w trakcie odbioru. To dzieło jest polem możliwości, zaproszeniem do wyboru, pisze Eco. No, oczywiście pytanie dla historyka o nieskończoność interpretacji w takim wypadku, ponieważ jest to dzieło w ruchu, mające zdolność do ciągłego rodzenia wewnętrznych relacji, które odbiorca ma odkryć i wybrać spośród sumy wrażeń zawartych w akcie percepcji. I dodam jeszcze wyrażeń zawartych w akcie rozumowania czy też interpretacji. Oczywiście ten problem powstaje w odniesieniu nowych możliwości, jakie stwarzają nam nowe technologie czy tak zwane nowe media.
i możemy go uchwycić, rozumiejąc, czym jest literatura cybernetyczna współcześnie, czyli czym jest hipertekst właściwie. No to jest taki interaktywny interfejs, który może być użytkowany na trzy sposoby. Na sposób eksploracyjny, konfiguracyjny i tekstonomiczny. Eksploracyjny, czyli takie typowe nawigowanie hipertekstu, czyli mamy na ekranie lekcje i hiperłącza, prawda? I nawigujemy sobie, dryfujemy poprzez te wszystkie linki. Konfiguracyjny, tu już wchodzi większy element interaktywności. Dostajemy jakieś właśnie scenariusze, możemy je odpowiednio zgodnie z jakimś własną koncepcją konfigurować. Tekstonomiczny jest najbardziej, można powiedzieć, otwarty, bo tu mamy otwarty kod źródłowy. Innymi słowy, dostajemy pulę źródłową, z której po prostu możemy tworzyć nowe, inne konfiguracje w odniesieniu do tej autorskiej, powiedzmy. No to dosłownie jest hakowanie, tworzenie w zasadzie nowego programu czy nowej aplikacji w tym sensie. Jak ujmuje się historię alternatywną, czy jak się ją powinno ujmować w moim rozumieniu? Historia alternatywna sensu proprio, czyli w sensie właściwym, bądź też bezpośrednim, znaczeniu bezpośrednim, w sensie bezpośrednim, pierwotnym, to kontrfaktyczne okresy warunkowe wprowadzające narrację alternatywną z pomocą wiadomego wyrażenia, co by było gdyby, a jeżeli, a gdyby. W efekcie dające w dyskursie historycznym opowieść o niezaistniałych stanach rzeczy, czyli historię nie faktów, czy jak ktoś woli, światów równoległych w postaci jakiejś historical fantasy. To jest historia alternatywna w sensu proprio. Mamy jednak sensy pochodne tego pojęcia, które należy odróżnić oczywiście od tego pierwszego. Można je wyrazić ogólnie jako uwidocznienie tego, co nieobecne w mainstreamie, powiedzmy, historii uczonej, poprzez na przykład historie pomijane, fakty, interpretacje wycinane w imię obowiązującej linii czy strategii narracyjnej względnie polityki historycznej, które czasem są przedstawiane w formie historical czy political fiction, no beletrystyki najczęściej, czy publicystyki historyczne z wykorzystaniem różnego stopnia fikcjonalizacji, a czasem mogą przybrać postać normalnego takiego dyskursu naukowego, akademickiego, z wykorzystaniem teorii nieobecnych dotychczas w tym głównym mainstreamie. To się na przykład dzieje ostatnio z teorią postkolonializmu w Polsce. No i mamy książki, które w zupełnie inny sposób patrzą na przykład na problem pańszczyzny albo Kresów Wschodnich, bądź też no, na PRL jako kolonię Związku Radzieckiego i tym podobne. Albo historia kobiet, czy wojenna historia kobiet i tym podobne przykłady. Innym sposobem takiego uwidaczniania tego, co nieobecne w mainstreamie, to dyskurs rozliczeniowy. No, coraz częściej podejmowany nawet przez historyków ostatnio. A więc krytyczna rewizja aktualnego stanu rzeczy przez konstruowanie alternatywnego scenariusza przebiegu wydarzeń. Czasem poza diagnozą krytyczną aktualnego stanu rzeczy, podaniu również alternatywnego projektu ładu społecznego, który przybiera postać jakiegoś na przykład wariantu utopii. Ostatnio książka Jana Sowy jest tego przykładem. No i trzeci sposób, najbardziej tutaj, czy najczęściej kojarzony z dyskursem akademicznym, to zastosowanie procedury starej w historiografii, ale rzadko i niechętnie przez historyków Polski stosowanej, procedury konfabulacji. Ona się pojawia wtedy, kiedy uzupełnia się wiedzę historyczną w obliczu braku źródeł. To jest po prostu taki wariant fikcjonalizacji, częściej przejawiające się w literaturze popularno-naukowej. Ostatnio w Krakowie odbyła się taka konferencja poświęcona historiografii początków państwa polskiego. I tutaj rzeczywiście mocna krytyka takich historyków akademickich, jak Przemysław Urbańczyk czy Błażej Śliwiński, książki ostatnio, które się pojawiły, Mieszko I Tajemniczy i Błażeja Śliwińskiego, dokładnie nie pamiętam, o bezprymie w każdym razie, rzeczywiście stosują procedurę konfabulacji. Jeżeli chodzi o podejście metodologiczne, tak jak ja bym, powiedzmy, wstępnie próbowała zdefiniować historię alternatywną, w dyskursie oczywiście naukowym, to uważam, że jest to po prostu narracja rozszerzona w trybie kontrfaktycznym, a rozszerzenie to dotyczy zarówno założeń ontologicznych i epistemologicznych, jak i metodologicznych, a więc w wymiarze i teorii, i metody eksplikacji, i narracji sensu stricto. To eksperymenty narracyjne, gatunki hybrydowe czasami. I public history też jest taką przestrzenią stosowania tego typu podejścia. W takim ujęciu patrzymy na historię alternatywną jako raz pokłosie narratywizmu i zwrotu estetycznego w stronę, który zresztą był nobilitowany w historiografii uczonej czy akademickiej poprzez narratywizm. Ponieważ lubię metaforą myślenie, że się tak wyrażę, to użyję tutaj w odniesieniu do historii alternatywnej metafory lustra sprawczego. To jest taka sytuacja, kiedy tryb odtwarzania, rekonstruowania przeszłości, który możemy opatrzeć metaforą imitatio mimesis, spotyka alternatywę w postaci kontrfaktyczności, metafory ars creationis i ars combinatoria.
Jest to alternatywa zwykła, jak mi się wydaje, a nie rozłączna. No i żeby ironicznie wypowiedzieć no, w tym temacie, bo ironię też lubię, jej praktykę może obrazować metafora podwójnej czy też kreatywnej księgowości. Żeby pociągnąć nurt ironiczny, powiem Państwu, że mamy również od nie tak dawna definicję deiktyczną historii alternatywnej, czyli dosłownie pokazanie palcem to jest to, prawda? Historia alternatywna, bez zbędnego komentarza powiedzmy. Mianowicie pan Dmitrij Kisielew, czy jak ktoś woli alternatywnie Kisielew, czyli dyrektor generalny Russia Today, mistrz jednym słowem nadworny propagandy kremlowskiej, zaproponował taką definicję, cytując dokładnie, nazwał ją alternatywną wersją zdarzeń, wskazując na Radio Sputnik w Polsce. To jest alternatywna wersja zdarzeń. W swojej wypowiedzi od razu podał bardzo adekwatny przykład, mianowicie nazwał prezydenta Polski kosmitą. Alternatywna wersja zdarzeń. No, żeby nie być tak jednostronną, lepiej być dwustronną albo trzystronną, powiem jeszcze, że mamy w Polsce aktualne, czy też powiedzmy takie okazyjne dwa sputniki polskiego pochodzenia, nazywamy je sputnikami wyborczymi. To są polskie sputniki, ale ich dykcja, zwłaszcza tego pierwszego, nie bardzo się różni powiedzmy od tego rosyjskiego. Pierwszy sputnik przedstawia alternatywną wersję zdarzeń w odniesieniu do oczywiście Polski, przedstawiając Polskę jako państwo prawie upadłe. No tutaj metafora, czy też no powiedzmy pojęcie gruzów już kondensuje do symbolu wręcz. Drugi sputnik jest bardziej zaprogramowany na najbliższą przyszłość, antycypuje powiedzmy możliwe wersje przebiegu zdarzeń po wyborach. Zwłaszcza kiedy, jeżeli władzę przejmie ekipa pierwszego sputnika, no to mniej więcej jak przedstawia tę sytuację, także przynajmniej w preludium powiedzmy, stachanowcy tej ostatniej ośmiolatki zawisną na latarni, a powiedzmy, genderowcy będą skwierczeć na stosach. Oczywiście jest to pewna przesada, czy lekka przesada ze wskazaniem na pojęcie lekkości tutaj. Jeżeli chodzi o, znaczy może podsumowując tę część, odwołam się jeszcze do książki Georga Steinera Gramatyk tworzenia. On poświęca tam sporo uwagi rzeczywiście trybowi kontrfaktycznemu i nazywa go gramatologią czasownikowych przyszłości z ich odmianami warunkowymi i alternatywnymi, nieodzowną do przetrwania, do ewolucji zwierzęcia mówiącego, które zostało postawione w obliczu skandalu jednostkowej śmierci. No to jest bardziej pogłębione rzeczywiście podejście, takie egzystencjalne, filozoficzne, ale mamy tu trzy aspekty historii alternatywnej. Po pierwsze, myślenie kontrfaktyczne jako czynnik rozwoju gatunkowego. Po drugie, jako stan intencjonalny skierowany ku przyszłości. Pamiętajmy, że tryb warunkowy czy okres warunkowy jest intencjonalnie skierowany ku przyszłości. No i jako przestrzeń niezliczonych możliwości przebiegu zdarzeń, którą zamieszkujemy wśród czasowników niedokonanych. Innymi słowy, tam gdzie mamy tryb kontrfaktyczny, tam nie będzie tempus, czegoś takiego jak tempus perfectum czy pluskwamperfectum, tym bardziej. I wydaje mi się, że tę sytuację czasowników niedokonanych dobrze wyraża taki aforyzm Leca. I zmarli zmieniają swoje poglądy. Albo tytuł książki Janusza Głowackiego, która stanowi, no, mówiąc z angielska, account, czyli taki raport i rozrachunek w odniesieniu do tego, jak Głowacki tworzył scenariusze do filmu Wajda o Wałęsie, a ten tytuł brzmi Przyszłem. Wydaje mi się, że to jest doskonałe wyrażenie tego, czym jest czasownik niedokonany. Tryb kontrfaktyczny istnieje w dyskursie akademickim, istniał i będzie istnieć. Oczywiście można się wobec tego buntować, można temu mówić nie. Niemniej wydaje mi się, że mądrze jest zapytać, dlaczego istnieje, dlaczego jest? Dlaczego jest na Akademii? Najpierw trzy uwagi. Po pierwsze, patrząc na sposoby realizacji trybu kontrfaktycznego w ogóle w literaturze historycznej, należy odróżnić po pierwsze beletrystykę historii alternatywnej sensu proprio, a więc światów równoległych. Dla przykładu to, co robi Marcin Wolski, Alterland, czy powiedzmy robił Philip Dick, Człowiek z Wysokiego Zamku, czy takie prefiguracje, powiedzmy, podobne właśnie do Dicka.
albo no, ostatnio też orbitowskie widma orbitowskiego. Od beletrystyki historical fiction, która zachowuje zgodność z faktograficznym przebiegiem zdarzeń, ale stosuje daleko idącą fikcjonalizację fabuły i obrazu narracyjnego. Przykład taki klasyczny już chyba Józefa Mackiewicza, w pewnym sensie chyba można tutaj też Jacka Kombudę umieścić i Elżbietę Herezińską. Po trzecie, publicystyka rozliczeniowa z alternatywnym scenariuszem ładu społecznego na bazie kontrfaktycznej retrospektywy. No, Ziemkiewicz takie coś stosuje. No i faktografia naukowa wykorzystująca tryb historii alternatywnej jako narzędzie eksplikacji. Oczywiście nas najbardziej interesuje to ostatnie. I jako metodolodzy legitymujemy tryb kontrfaktyczny w kategoriach eksperymentu naukowego, który przybiera postać rozszerzenia narracji i metodyki badawczej w trybie kontrfaktycznym. Uwaga druga. Żeby dobrze uchwycić czy zrozumieć sens trybu kontrfaktycznego, dobrze byłoby, jak mi się wydaje, rozważyć zakresowe powinowactwa pojęć takich jak historia alternatywna, mit, utopia i jej warianty, czy też blisko znaczniki, tak jak uchronia, allotopia, metachronia, rewizjonizm, względnie demitologizacja i prefiguracyjne narracje ostrzegawcze oraz zwrot postludzki już przeze mnie wspomniany. Wydaje mi się, że relacje między tymi kategoriami tworzą domniemany kontekst dla domniemanych w zakresie historii alternatywnej narracji dyskursów, ale kłopotliwych dla ich historyków i metodologów, między innymi dlatego, że mają one na pewno wyraźny wpływ na świadomość społeczeństwa. To są na przykład eksplikacje teoriospiskowe, no i publicystka rozliczeniowa, też po części konfabulacje. Uwaga trzecia. Tryb kontrfaktyczny istnieje w dyskursie naukowym już długo, od dawna. Na pewno istnieje w badaniach nad teorią przyczynowości, czy też inaczej mówiąc, w dyskusji nad eksplikacją pojęcia przyczynowości. Współcześnie, no współczesna dyskusja opiera się na kanonicznej już powiedzmy definicji Johna Mackiego z 1974 roku, która, jak Państwo domyślacie się, jest definicją kontrfaktyczną i wyraża się w pytaniu, gdyby nie było X, czy mimo to wystąpiłoby Y? To ta definicja jest dopełniona pojęciem pola przyczynowego. To pojęcie zostało utworzone w kontekście tak zwanego inus warunek. Inus z angielskiego, an insufficient but not redundant part of an unnecessary but sufficient condition. Czyli niezbędna, lecz sama w sobie niewystarczająca część warunku wystarczającego, lecz niekoniecznego. Spójrzmy w kontekście historiografii, albo tej asymptoty powiedzmy, czyli z jednej strony historia uczona, z drugiej strony historia alternatywna. Otóż historia uczona będzie szukać tej części niezbędnej, lecz niewystarczającej w spełnieniu jakiegoś zdarzenia powiedzmy, czyli czynnika sprawczego po prostu. Do tego dąży eksplikacja historyczna. Natomiast historia alternatywna eksploruje przestrzeń warunków wystarczających, lecz niekoniecznych. Wystarczających, lecz niekoniecznych, możliwych. Jeżeli zadać pytanie bezpośrednio historykowi, dlaczego historiografia, historia alternatywna jest? No, tradycjonalista być może odniesie się do klasyki w tej dziedzinie, powiedzmy, czyli takiej sytuacji, gdzie autorem jest historyk tradycyjny, ale powiedzmy dla jakiejś odmiany wystosował tryb kontrfaktyczny. No to klasyką na pewno jest książka Aleksandra Demanta pod tytułem Historie niebyłe. Polski przykład Andrzeja Leonasowa, Janusza Osicy, Alternatywna historia, co by było gdyby. To wywiady z profesorami Samsonowiczem, Einenkielem, Tazbierem, Wieczorkiewiczem. W promocyjnym opisie tej książki, znalazłam go w serwisie Lubimy Czytać, zawiera się pigułkowy wykład funkcji dyskursywnej historii alternatywnej. Brzmi on następująco. Historię alternatywną stosuje się po to, aby stworzyć rozrachunek z przeszłością, ale nie w kategoriach winy i krzywdy, ale rozważań o tym, jak mogłaby się potoczyć dzieje państwa i świata, gdyby nastąpiło takie lub inne zdarzenie. W ten sposób powstała niestandardowa analiza tajników i mechanizmów historii, pozwalająca na zachowanie szacunku dla logiki i elementarnych faktów. Proszę zwrócić uwagę oczywiście na ostatnie zdanie. Analiza tajników i mechanizmów historii, pozwalająca na zachowanie szacunku dla logiki i elementarnych faktów. Otóż tutaj wyraża się to, co jedyna chyba rzecz, która łączy pisarzy historii alternatywnych i historyków uczonych, mianowicie ukryta wiara w istnienie mechanizmów tajnych historii, które są do odkrycia, logiki, jakiejś uniwersalnej logiki dziejów i elementarnych faktów, które także są do odkrycia. Pomijam
pomijając tę kwestię, bo nie jest ona w tym momencie najbardziej istotna, zostańmy przy mechanizmach obrazowania i rekonstruowania historii, jakoś pisanej i jakoś rozumianej. Pytanie, po co się pisze historię w związku z tym? Po to, aby wyjaśniać i zrozumieć, co się stało i co się dzieje. Tryb konfaktyczny jest jednym ze sposobów wyjaśniania w próbie zrozumienia, ale jego specyfika polega na zasadzie innego zastosowana, obecnej tam, gdzie dotychczasowe sposoby nie pozwalają na adekwatne czy pełniejsze, zgodne ze stanem rzeczy, zrozumienie faktów. Jeżeli z kolei zapytalibyśmy metodologa historii, dlaczego historia alternatywna jest, to najpierw powiedziałby, bo był narratywizm. To on dał historiografii akademickiej w gruncie rzeczy usprawiedliwienie czy legitymizację trybu konfaktycznego. Ze względu na to, że zorientował nas w stronę poetyki pisarstwa historycznego i ewentualnie zapostulował jakby przyjęcie z całym dobrodziejstwem inwentarza faktu metahistorycznego, że historiografia nie jest tylko raportowaniem wyników pracy ze źródłami, ale jest sensu proprio eksperymentowaniem z historycznością, czyli historycznym obrazem rzeczywistości. Metodolog zwróciłby się także w stronę zwrotu estetycznego. No, w postulacie Anke Smitha to odejście od dominanty epistemologicznej, czyli paradygmatu scjentystycznego, na rzecz pytania o doświadczenie historii, o historię świadków między innymi. Dzisiaj zwrot estetyczny realizuje się w postulacie art-based research, ale to przede wszystkim jak na razie w przestrzeni powiedzmy public history. No i po trzecie, być może zwróciłby uwagę na postnarratywistyczne orientacje w stronę nowego empiryzmu. Tu przykładem jest Hayden White, który sam skonstruował powiedzmy teorię narratywizmu, uznaje już raczej ten rozdział za zamknięty i zwraca się w stronę nowej legitymizacji empiryzmu, wykorzystując między innymi takie koncepcje Michaela Oakeshota, przeszłość historyczną, przeszłość praktyczną w kontekście polityki historycznej, polityki pamięci, polityki wyobraźni i polityki interpretacji. To konteksty, w których rzeczywiście historia alternatywna ma pole do popisu w dyskursie naukowym oczywiście. Aspekt epistemologiczny oczywiście też będzie tutaj aktualny. Kąt faktyczny jako punkt odniesienia w sporze konstruktywizmu i realizmu obiektywistycznego w debacie na temat eksplikacji pojęcia przynowości, o czym już mówiłam. Po trzecie, uwydatnia się ostatnio w dyskursie historycznym dezdat rewizjonizmu i takiej demitologizacji względnie rozliczania, często u polskich publicystów wykorzystujących tryb konfaktyczny i uczonych, rzadziej historyków, częściej filozofów i socjologów wchodzących w dyskusję historiograficzną. To od razu sugeruje nieoczywistą dla dyskursu historycznego intencjonalną skierowaną ku teraźniejszości i przyszłości. W tym aspekcie historia alternatywna nie musi być z reguły w dyskursie naukowym, nie jest tworzeniem historical fiction czy fantasy, ale dyskusją z aktualiami i mainstreamem faktografii, która często owocuje wypracowaniem nowego modelu eksplikacji, wprowadzając chociażby nowe teorie. Ponieważ 5 minut jeszcze jest. Jeszcze takie sprawy. No oczywiście historia alternatywna jest przedmiotem badań metodologicznych, czy coraz bardziej jest przedmiotem badań metodologicznych. Jakie konteksty dyskursywne należałoby w odniesieniu do tego uwydatnić? Przede wszystkim mitologia i teleologiczne przekazy biblijne z jednej strony, procedura konfabulacji, kozelekowskie kategorie przestrzeni doświadczenia i horyzontu oczekiwań. Wydaje mi się, że one to są takie postulaty wyciągnięcia z dyskursu czegoś innego, uwydatnić pomijane, spojrzeć na coś inaczej, w świetle zasady oczywiście innego zastosowania. Falsyfikacjonizm popperowski też w pewnym sensie jest takim postulatem kontrfaktyczności, ponieważ szukaj kontrprzypadków, żeby potwierdzić swój. No i narratywizm oczywiście także. Rzecz prosta, historia alternatywna beletrystyce i publicystyce dziejopisarskiej pozostaje ważnym odniesieniem, ważnym kontekstem dla rozważań metodologicznych. Przede wszystkim z tego względu, że historią alternatywną zajmują się historycy z wykształcenia, a czasem też z zawodu. To są prace, czy też powiedzmy opowieści podparte bogatym i dobrze zanalizowanym materiałem źródłowym, logicznym, argumentowanym wywodem. W opisie reprezentują wydarzenia niebyłe, nie fakty, ale semantycznie wartościowalne, czyli sensowne w jakimś uniwersum równoległym. Pisane dla efektu artystycznego, a nie naukowego, często mówią ci pisarze. To już nie jest aktualne, ponieważ dychotomia sztuka-nauka w postmodernizmie znika. W praktyce beletrystycznej większość piszących ma w zanadrzu również cel polemiki programowanej dla nowych ścieżek zrozumienia danego fragmentu historii i teraźniejszości, przy założeniu, że warunkiem zrozumienia jest myślenie w ogóle alternatywy i krytyki. Taktycznie pisarze historical fantasy fantazjują na temat zdarzenia wyjściowego, początkowego, Wolski alternat na przykład udany zamach na Hitlera, a potem rozwijają akcje w równoległych przebiegach zdarzeń w łańcuchu czy sieci konsekwencji z esencjalistyczną presupozycją istnienia jakichś mechanizmów dziejowych. Ich warsztat to archiwa i fiszki, plus oczywiście fantazja
fantazja pisarska i myślenie transwersalne, przebiegające różne niespółmierne wobec siebie, powiedzmy, przestrzenie dyskursywne i szerokie kojarzenie kontekstów, co wymaga dużej erudycji interdyscyplinarnej. No i oczywiście ostatnim kontekstem najważniejszym dla nas jest historiografia zawodowa, dokonująca rozszerzenia narracji faktograficznej w trybie kontrfaktycznym. Na przykład w toku dyskusji nad jakimiś kwestiami pamięci historycznej narodu, aktualnymi problemami społecznymi w akcie rewizji czy rzadziej rozliczania w formie alternatywnego dyskursu konsekwencji. Reguła zawodu historyka pozostaje jednak nienaruszona i nadrzędna. Tryb kontrfaktyczny to opis konkretnej decyzji, przedsięwzięcia, zdarzenia z krytycznym komentarzem w formie alternatywnego scenariusza rewizjonistyczną kontrą. Nie ma tu jednak miejsca na beletrystyczne fantazjowanie. Wszystko jest wyraźnie oznaczone, oddzielone. Kontrfaktyczność to tylko inny, niekonwencjonalny sposób eksplikacji, czy też narzędzie eksplikacji. Już podsumowując, kończąc. Historia alternatywna jako rozszerzenie narracji w trybie kontrfaktycznym dokonuje się po to, aby zobaczyć to, co niewidoczne w dyskursie faktograficznym. Mówiąc znowu ironicznie na koniec, w świetle zasady innego zastosowania, to jest, można powiedzieć, zhakowanie mainstreamu historiograficznego czy uniwersum historycznego. Funkcja, cel, lepiej zrozumieć fragment przeszłości, krytycznie zdiagnozować obecną sytuację, antycypować przyszłość, no w pewnym sensie także pokrzepiać serca, bo niewątpliwie mitotwórstwo, mitobóstwo też tutaj gra swoją rolę. Odnoszę się tutaj do koncepcji Grabskiego. Jest użytecznym narzędziem dyskusji o stanie rzeczy, obecnej sytuacji społecznej i wyjaśniania historii, przeszłych decyzji i przedsięwzięć podmiotów decyzyjnych. A także narzędzie nowych możliwości rozumienia przebiegu zdarzeń, ponieważ rozszerza kontekst ustaleń faktograficznych i kontekst eksplikacji. Potwierdza narracyjny wymiar historiografii, upominając się przy tym o to, co moglibyśmy nazwać pragmatyczną wyobraźnią historyczną, a więc o retrospektywne przewidywanie konsekwencji innych możliwych decyzji, działań i zdarzeń oczywiście. Jednocześnie według mnie adekwatnie obrazuje, czym są dzieje. No, spektrum możliwości niezrealizowanych, które rozrastają się na zasadzie szachownicy Bendachera, nieprzeliczalną, choć skończoną ilość wariantów wirtualnej alternatywy biegu zdarzeń w strukturze sieci konsekwencji. I ostatnie już zdanie, wracając na koniec do Georga Steinera. Myślenie alternatywne. Przebywanie wśród czasowników niedokonanych, gramatyka czasownikowych przyszłości w okresach warunkowych i trybie kontrfaktycznym, to stawianie czoła nieuniknionemu, to wyzwanie rzucone dogmatom, to przebudzenie rozumu, ale w odniesieniu do samej nauki to wyzwanie wobec brzytwy Ockhama. Czyli takiego postulatu bez alternatywnych wersji rozwiązań, wybrać to najprostsze. Co to znaczy najprostsze? Tradycyjny historyk powiedz, przekaz zgodny z faktami. Historyk, powiedzmy, nowożytny czy nowoczesny, no, zgodnie ze źródłami i ich krytyczną analizą. Historyk ponowoczesny powie zgodnie z dominującą strategią narracyjną, a eksperymentator powie, a jeżeli ujmiemy prostotę jako, nie tylko w sensie tradycyjnym, jako postulat elegancji ekonomii, ale jako jeden model wyjaśniania, schematyz i algorytm, to wprowadzenie hipotezy czynnika alternatywnego, do tej pory nieznanego, narusza prostotę monoschematyzmu i algorytmizacji, używając przekładnie eksperymentu, by pchnąć dyskurs historyczny na inny tor. Ale bez takich pchnięć nie ma postępu w nauce. Dziękuję bardzo.